Jeśli wszyscy żyją mistrzostwami świata i rozmawiają o mundialu, no to w telewizji w Polsce.pl też będzie o mundialu. Mateusz Kaniewski teraz ze mną. Dzień dobry, witaj. Witam serdecznie. Słuchaj, jak to jest, że takie drużyny jak Rosja na przykład są w stanie grzmotnąć 5 bramek na otwarcie mundialu, a takie drużyny jak Argentyna, jak Niemcy, jak Brazylia zaczynają tak nijak? Bo według mnie osobiście to gdzieś w tej trójce Argentyna, Niemcy, Brazylia jest przyszły mistrz świata. Jak to? To właśnie za to kochamy sport, za to kochamy piłkę nożną i mistrzostwa świata. Wydaje mi się, że to chodzi o tą presję, ponieważ kiedy wszyscy patrzą na daną drużynę, tak jakby na Brazylię, na Niemców, to zdarzają się właśnie tego typu wpadki. Wiadomo, że te największe firmy, te największe potęgi raczej unikają wpadek i starają się grać w taki sposób, jak oczekują tego ich kibice, ale przykład Francji, Włochów czy Hiszpanii z ostatnich kilkunastu lat, kiedy odpadali, mimo że byli mistrzami świata, odpadali już podczas rozgrywek grupowych, pokazuje, że jednak takie jeszcze w futbolu się zdarzają. Choć tego, jak Niemcy przegrali właśnie wczoraj z Meksykiem 1-0, mimo że w Pucharze Konfederacji wygrali z nimi dwukrotnie, trzecim garniturem tak naprawdę, i to 4-1, ja dalej tego nie rozumiem. I za to tak. Chyba pchamy sport. Rzeczywiście tak. Czy to prawda, że były jakieś wstrząsy sejsmiczne gdzieś w okolicach Meksyku, kiedy padła bramka? Dokładnie tak. Takie informacje wczoraj obiegły świat. Cóż, nie wiemy, jak mocne to były wstrząsy, ale takie historie się zdarzają. Kiedy znając ten temperament Meksykanów, można w to uwierzyć, prawda? Chyba nikt to nie wierzył, tym bardziej po tej wielkiej aferze związanej z ich kadrą. No wszystko wskazywało na to, że Meksyk zostanie wręcz pożarty przez Niemców, a jednak piłka nożna pokazała nam swoje. I myślę, że dzisiaj wrócimy do normalności, do tej rzeczywistości piłkarskiej, oglądając dzisiejsze spotkania, choć w ostatnim z nich, do czego dojdziemy na samym końcu, Anglicy też mogą pokazać to, co pokazują od wielu lat, że presja na mistrzostwach świata może zdziałać naprawdę cuda i najlepsi piłkarze zapominają, jak się kopie piłkę. No to mówimy o dzisiejszych meczach. Szwecja, Korea Południowa na początek już o godzinie 14. I wszystko wskazuje na to, że będzie to remis i to chyba najprawdopodobniej bezbramkowy. I Szwecja kompletnie nie ma formy, i Korea Południowa kompletnie nie ma formy. Przed spotkaniami na mundialu Szwecja nie strzelała praktycznie bramek. W ostatnich 5 spotkaniach trafiła do siatki rywali zaledwie 2 razy. Wygrała jedno spotkanie, 2 razy przegrała, 2 razy zremisowała bezbramkowo. No Szwedzi kompletnie są pod formą, ale kiedy potrzebowali tej formy podczas baraży z Włochami, to zdecydowanie ją mieli, byli w stanie wyeliminować Gianluigiego Buffona i spółkę z mundialu. Korea zresztą również nie gra praktycznie niczego. W ostatnich spotkaniach 3 zdobyli tylko 1 bramkę. 2 bramki zdobyli w meczu z Polską, ale wiadomo, że wtedy dopiero testowaliśmy, szlifowaliśmy nasz skład. Korea w ogóle nie zaprezentowała się tak dobrze, jak zazwyczaj w eliminacjach. Udało im się wyjść z grupy z takimi potęgami jak Iran, Syria, Uzbekistan, Chiny i Katar. I patrząc na to, że obie drużyny nie strzelają bramek, że ostatnio im się wiedzie kompletnie źle, że Ibrahimowicz nie jedzie na mundial i nie zagra dla Szwecji. To by potwierdzało regułę, że futbol w Szwecji zaczął się i skończył na Zlatanie Ibrahimowiczu. To się okaże, bo może dzisiaj Szwedzi, Wikingowie pokażą nam, jak się gra w piłkę i wręcz zdemolują Koreę Południową. To spotkanie jest bardzo zagadkowe. Obie reprezentacje mierzyły się ze sobą dwukrotnie w całej historii, raz w 2004, raz w 2005 roku. Wtedy również padały remisy. Tak więc jeżeli trzeba byłoby na coś dzisiaj obstawiać, to wydaje mi się, że chyba najrozsądniejszym typem będzie remis. Jeśli chodzi o zdemolowanie, no to przewidywaliśmy trochę przed programem, że to Belgia może zdemolować dzisiaj Panamę, bo tutaj różnica chyba jakości piłkarskiej jest ogromna. Chyba że okaże się, tak jak w spotkaniach Brazylii, Niemiec, Francji, że to jednak faworyci zawodzą. Belgowie są bardzo młodą kadrą, bardzo silną kadrą, trzecim zespołem rankingu FIFA, ale który jeszcze nic nie udowodnił, bo 2 ćwierćfinały w 2014 i 2016 roku, odpowiednio na Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy, no jednak nie pokazują klasy drużyny, która jest tak naszpikowana gwiazdami i która tak naprawdę ma ogromny potencjał, ale wciąż niewykorzystany. No z Belgią jest zawsze tak, że ma ogromny potencjał, a potem zaczyna się turniej i wychodzi maksymalnie ćwierćfinał z tego potencjału. No chyba w tym momencie to jest najlepszy moment, żeby Belgowie udowodnili, na co ich stać, szczególnie że trafili perfekcyjnie z terminarzem. W pierwszym spotkaniu zmierzą się z Panamą, która, mówiąc szczerze, gdyby była w trudniejszej strefie eliminacyjnej, najprawdopodobniej na mundialu by się nie znalazła. Przypomnijmy, Panamczycy wyrwali ten mundial w ostatniej chwili. Tu właśnie widzimy trening tej reprezentacji. Udało im się rzutem na taśmę wyprzedzić Stany Zjednoczone, które były bardzo załamane tym, że nie dostały się na mundial. Panamczycy w ciągu 10 spotkań 3 razy wygrali, 4 razy zremisowali, 3 razy
przegrali, tak więc ich klasa piłkarska pozostawia wiele do życzenia. W ostatnich meczach przed Mistrzostwami Świata zdarzała im się taka wpadka jak porażka ze Szwajcarią 6-0 i wcale bym się nie zdziwił, gdyby Belgowie, którzy mają, tak ja, tak rozmawialiśmy o Romelu Lukaku, który jest w stanie chyba osobiście przepchnąć całą czwórkę obrońców Panamy. To prawda, siła czołgu. Tu się może zdarzyć dużo. Belgowie świetnie grali przed Mistrzostwami Świata w sparingach, 3-0 z Egiptem, 4-0 z Arabią Saudyjską, 4-1 z Kostaryką, więc jeżeli są tak bardzo rozstrzelani, to czemu by nie? Szczególnie, że zagrają po 19 meczach bez żadnej porażki, po 14 wygranych właśnie w tych spotkaniach ostatnich przed Mundialem. Belgowie są faworytem nie tylko tego spotkania, ale może nie faworytem całego Mundialu, ale powinni dojść naprawdę daleko. Romelu Lukaku, Eden Hazard, czy na przykład Marouane Fellaini, no to są Belgowie, którzy grają w Anglii, a teraz o Anglii będziemy mówili. Mówi się, że to kolebka futbolu, chociaż ja się do tego za bardzo nie przywiązuję. Angielski futbol po prostu lubię. Natomiast o sile angielskiej ligi stanowią obcokrajowcy, bo ta drużyna narodowa jest taka sobie, szczerze mówiąc. Z drugiej strony Anglicy mają wielkie nazwiska w swoim składzie. Wszyscy grają w Premier League, ale kiedy dochodzi do wielkiej imprezy, media angielskie po prostu robią z tych piłkarzy chłopców, którzy nie do końca wiedzą, jak się kopie piłkę. Tam presja jest tak ogromna, chyba zdecydowanie największa na całym świecie, że Anglicy za każdym razem po prostu wracają z turnieju tak załamani, że są po prostu tam wręcz zjadani przez media. Przypomnijmy, ostatni sukces Anglików, jedyny sukces w całej historii, to 1966 rok i Mistrzostwo Świata. Od tamtej pory ćwierćfinał, brak kwalifikacji dwukrotnie, faza grupowa, jeszcze jeden ćwierćfinał, raz udało im się dojść do półfinału i przegrać w meczu o trzecie miejsce. 2002-2006 rok, ćwierćfinały, a potem szybkie odpadanie w fazie grupowej. To zawsze jest skład naszpikowany niesamowitymi nazwiskami. Ogromne pieniądze, ponieważ Anglia w tym momencie wysłała na Mistrzostwa Świata cały skład 23-osobowy, który jest o wartości 800 milionów euro. To zajmują w tym momencie oni piąte miejsce wśród wszystkich reprezentacji narodowych. I oprócz półfinału w 1996 roku Mistrzostw Europy, Anglicy za każdym razem wręcz ośmieszają się na mistrzostwach. Przypomnijmy, ostatnie Mistrzostwa Europy we Francji, pierwsze spotkanie z Rosją, kiedy udawało im się wygrać 1-0, ostatnia minuta doliczonego czasu Rosja zremisowała 1-1. Wszyscy fani zakładów włochmacherskich znienawidzili wtedy Anglików. Później spotkanie z Islandią, media angielskie śmiały się wręcz z Islandii, że jak możemy grać z takim kopciuszkiem. Państwo, które ma 350 tysięcy mieszkańców, w ogóle co ono tutaj szuka? Kiedy wygrywali 1-0, wszystko wydawało się, że właśnie Anglicy spokojnie dowiozą to zwycięstwo do końca. Skończyło się 4-2. Ogromny blamasz za Anglię. Islandcy drwale, których pokochał świat potem. A jak to jest z tymi Anglikami? To jest tak, że oni grają wszyscy w angielskiej lidze, bo nikt ich na świecie nie chce? Czy też w angielskiej lidze są takie pieniądze, że nie muszą nigdzie jeździć za pracę? Chyba prestiż, ponieważ mimo tego, że w angielskiej piłce wiele nie wydarzyło się w ostatnich latach, jeżeli mówimy o europejskich rozgrywkach, to jednak ta siła tej ligi, osób twierdzi, że jest to najsilniejsza liga na świecie, mimo tego, że Liga Hiszpańska rok w rok zdobywa wszystko, jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów i o Ligę Europy. Cóż, wiadomo, Liga Angielska ma swoją klasę, jest to zdecydowanie najszybsza liga na świecie, każdy może wygrać z każdym, ale kiedy przychodzi co do czego, to jednak ci piłkarze nie są w stanie tego zaprezentować. I to ciekawe dlaczego, ponieważ w eliminacjach, przypomnijmy, Anglicy raz za razem wygrywają ze wszystkimi, wręcz demolują swoich rywali. Tym razem udało im się awansować z grupy dość łatwiej, bo byli ze Słowacją, Słowenią, Szkocją, to byli ich najwięksi rywale. Anglicy wygrali 8 z 10 spotkań, dwa razy zremisowali, ale tak naprawdę to nie świadczy zbyt wiele, ponieważ wszystko rozegra się w ich głowach. Grają z Tunezją. Mówiłem w poprzednim wejściu o tym, że afrykańskie drużyny totalnie spaliły się na tych Mistrzostwach Świata, jeżeli chodzi o pierwsze spotkania. Tunezja też potęgą nie jest, ponieważ analizując ich grupę eliminacyjną, udało im się wyprzedzić o zaledwie jeden punkt Demokratyczną Republikę Kongo. Tak więc cóż, w 6 spotkaniach 14 punktów, 11 bramek strzelonych, 4 zwycięstwa nad takimi drużynami jak Libia czy Gwinea. Tunezja faworytem nie jest, wielkich nazwisk ich w składzie nie zobaczymy. Najdroższy piłkarz na Transfermarkcie kosztuje 10 milionów euro. Tak więc tak naprawdę Anglicy powinni wygrać, a jak to się wszystko potoczy, dowiemy się dopiero dzisiaj wieczorem. Dziękuję bardzo, Mateusz Kaniowski. Dzisiaj te mecze takie o temperaturze letniej, tak naprawdę gorąco będzie jutro. Jutro będziemy rozmawiali o meczu Polska-Senegal i o gwieździe również angielskiej ligi, czyli Sadio Mane, który będzie próbował ukąsić polską reprezentację. Dziękuję bardzo, Mateusz Kaniowski. A my, szanowni państwo, wracamy do programu telewizji w Polsce.pl po przerwie. Po przeglądzie wydarzeń dnia Agnieszki Ponikiewskiej będzie przegląd prasy zagranicznej i Ola Rybińska. Zapraszam.